Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic. Słuchajcie, musimy się ewakuować czym prędzej z obozu na bagnie, bo nie chcę jeszcze zaczynać trzeciego rozdziału. Pójdziemy sobie do nowego obozu, pogadamy z magami, może pozyskamy od nich jakieś zaklęcia. To jest plan na tę chwilę, potem wrócimy się odmeldować do starego obozu. A potem w dogodnym momencie sobie tutaj wrócimy. Myślę, że możemy tak zrobić. Ludzie zawsze gadają. Hop. Nowy obóz. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. No, mamy kawał drogi stąd. Lepiej się do tego. Niestety tak to wygląda. Chlust. No, nie za mądrze to zrobiłem. Właściwie to nie jest aż tak daleko, nie? No dobrze, w każdym razie. Musimy się przebić na górę. Mamy trzy zaklęcia. Ognisty pocisk, uzdrowienie i uderzenie wiatru. I wiemy już po ostatnim odcinku, że ten ognisty pocisk nie sprawdza się za dobrze. Czyli tutaj, tak? Tak. Przejdziemy tu, chociaż właściwie... Nie, no tak. Cofnijmy się do starego obozu. To cofnijmy się do starego obozu, oddajmy zadanie, zobaczymy, co tam będą chcieli od nas. Może Torres będzie chciał z nami handlować, zobaczymy. I wtedy udamy się do nowego obozu. Brzmi jak plan. Co by nie krążyć bez sensu, nie? A tutaj co jest? Tam jest chyba orkowe cmentarzysko. A tutaj na tej górce? Jaszczurki. O, świetny strzał. Nie dostają. Bez jednak wciąż mimo wszystko lepiej sobie radzi bronią niż magią. Kurde, ale tu jest wysyp tych jaszczurów. Spróbujmy uderzenie wiatru. Bach. O wow, to jest obszarówka, nie? Co jest? Dziwne, co? Nie, bezi. Okej. Udało się go powstrzymać. Co jest tam w dole? Wodospad. I dalej nie dojdziemy. Aha. Okej. Cofnijmy się trochę. A, jest tutaj jaszczura zbłąkana. Z ognistego pocisku po 20. No właśnie, tak nie za bardzo. Chociaż to uderzenie wiatru fajne. Tutaj też raczej nic nie będzie, nie? Jest ogar. Bach.
O kurde. Bezi! Kurde. Pal go, no. Po drodze tutaj, a w obozie na bagnie zaczepił mnie jeszcze bal od tych ubijaczy masła. Że zrobiłem kawał dobrej roboty, obroniłem zbieraczy czy coś tam. Że powinienem nosić szatę nowicjusza. Są jeszcze dwa. O kurde. Dobra, zostawmy ogary na razie. Zobaczmy, co jest za tym mostkiem. Pyk. I tak się czaruje, nie? Ja wiem, że to jest w ogóle niepowiązane z tym, co mamy robić, ale ja sobie też muszę poprzypominać troszkę tego gotika. Także eksploracja jest skazana jak najbardziej. I co mamy tutaj? Jest jakaś palisada. Coś tego typu. No, przeciwników nie ma żadnych na razie. Tu powinny być te zębacze orkowe, jak to się nazywa? Brzytwy, tak? Ej, nic tu nie ma, żywego ducha, nie? No mamy nowy wątek muzyczny, tego jeszcze tu nie było. To na pewno. Przekręcimy. Kołowrót się zaciął. No tyle naszego, że sobie zobaczyliśmy. Wielką czochę. Dobra, idziemy dalej. Idziemy do starego obozu. Chociaż właściwie obuchem naszym mógłbym powalczyć z tymi ogarami, nie? Ale dobra, nie traćmy czasu. Nie widzę żadnego skrótu za bardzo. Także nie pozostaje nam nic innego, jak udać się tam na piechotę. Przy okazji utylizując wszystko, co nam stanie na drodze, nie? Ale że nic nam raczej nie stanie na drodze, to też sobie nie poutylizujemy za dużo. Ale mogę zapisać grę. O. Cokolwiek. Nic. Żywego ducha. No smutny ten lasek. O, wilk. Pach. Wilk jak jaszczur, nie? Dokładnie tak samo. Ale te uderzenie wiatru spoko. Hop. Hop.
Musimy zagadać z Krukiem. Zapewne masz rację. Myślałem, że to się już skończyło. Bezi słaby w parkour. Moglibyśmy jeszcze zawalczyć na arenie. Może tym razem by tam nic nie strzeliło z Katiemu do głowy. Kto wie? Fisk ma jakąś kasę? Witaj przyjacielu. Nie ma żadnej kasy. Ani nie ma nic fajnego. Okej. Olewamy go w takim razie. Świstak. Witaj. Jak leci? Świetnie. Czeski film. Kopacz. Zawsze to samo. Taki kopacz, no i co zrobicie? Nigdy się nie nauczył. Godwin. Hej, ty! Do zobaczenia. Mogę. Pal gumę. Żadnej kasy. Może. Niech. Czekaj. Lepiej się w nic nie pakować. Torus. Dobra, idziemy do Kruka. Zgaduję, że biega po stole w kółko. Kiedyś takie sprawy załatwiało się. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Bo czemu nie? O, nie ma go. Pomyliłem się. Jest za to skrzynia, nie? Jeśli myślisz, że to nie mój problem. Kurde, jaka skrzynka. Mamy to. No, nie było warto. Amulet duchowej siły, ochrona przed magią 8. Okej, nawet spoko. Świeczniki, magiczna ruda. Wszystko moje. Strasznie zamglony ten zamek, nie wiem jak to nazwać. I w dodatku deszcz w nim pada. Jest tutaj Kruk. Siema. Witaj. Jeśli myślisz, że... Pomyślałem, że zdam ci raport. No dobrze. Lubię być informowany na bieżąco. Teraz Bractwo potrzebuje jaj królowej pełzaczy. Przygotują z nich napój, który umożliwi im nawiązanie kontaktu ze śniącym. Mam te jaja przy sobie. Dobrze się spisałeś. I co, tyle? Spróbujemy zagadać z Gomezem? Witaj! Załatwiało się dość tej planiny. Okej. Torres. Za potęgę! Witaj, magu. Niech Innos zawsze macie w swojej opiece. Zajmuję się sprzedażą magicznych artefaktów i mogę ci pokazać, jak zwiększyć twoje zdolności magiczne. O! Super. Potrzebuję magicznych ksiąg. Kula ognia, krąg trzeci. Będziemy musieli sobie zrobić za chwilę. Trzymaj to. Trzymaj to. Trzymaj to, to. Rogi cieniostwora to chyba nie, nie? Może napoje od niego kupię. Mądrość bogów. Trzeci krąg magii. Ej, faktycznie mam te jaja przy sobie. Myślałem, że oni je zabiorą. Trzymaj jedną patelnię.
No weźmy. Weźmy te napoje. Okej. Rodriguez. Trochę się tak niejednoznacznie ustawili, nie? Zrzemnę się, może pogoda się zmieni. Okej, rozjaśniło się, to na pewno. Milton? Do zobaczenia. Pa. Może Koristo coś nam powie. Sprawdźmy to. Za potęgę magii. Witam, szefie. Trzeci krąg, 20 punktów. To już niedługo. Nie jesteś. To chodźmy do nowego obozu. Może po drodze się uda dobić poziom. Lepiej się do tego nie mieszać. Ciekaw jestem w sumie, co oni tam mają. Bo nie mamy żadnego zadania aktywnego teraz, tak? Czyli wątkowo mamy zamkniętą sprawę. I po prostu musimy uczestniczyć w tej ceremonii przyzwania, żeby ruszyć fabułę do przodu. Okej. W takim razie chodźmy w kierunku nowego obozu. Tam może jakieś fajne lodowe zaklęcia dostaniemy. Twardzień, super. O. Bach. O. Skręci sobie kark, czy nie? A, dobrze to wyszło. Jaki przeciwnik kolejny? Co to jest za wieża? Goblin. Bach. Spali się? No nie spali się. Ej. Jeden hit mocniejszy, drugi słabszy. Jak to idzie? Tu są zębacze. O kurde. I po chłopie, nie? Zobaczmy sobie. Twardzień. Pyk. Mogę zjeść Serafis. Nawet dwa. I co? Wyciągamy kolejnego. Pyk. Nawet idą dwa od razu. Zapiszę. Zawsze z zębaczami mam taką obawę jakąś. Okej. Dawać kolejnego. No i nalajcie. To jest chyba orkowa ziemia ogólnie. Kurde, Bezi. Żebyś mi tu kity nie odstawił, chłopie. Ej, jakiś zwój napój. Stos czaszek. A, no i mamy nasz poziom, nie? Już teraz na cokolwiek nie wpadniemy, będzie po sprawie. Jaszczur. Wszedł tekstury, czy... Nie. No i stało się, słuchajcie.
Jakaś skrzyneczka, spoko. Ta, dalej nie idziemy. No dobra. O, tu też jakiś napój leży. Nawet nie jeden. Pyk. Co tam się kryje w jaskini? Nic. Okej. Cofamy się na ścieżkę, nie? Jest 20 punktów, jeżeli nauczą nas tam trzeciego kręgu, to skorzystam z tego. Dalej sobie nie sprawdziliśmy tej wieży. Może jakoś tak? Sukces. No i rewelacja. Aha, jest skrzynia. Okej, spoko. Nie najgorsza. Twarde lądowanie. Tam mamy kawalorna, to tam nieważne. Tu jest ptaszon. A tu pewnie kretoszczur jakiś będzie. Są nawet dwa. Pyk. Też nie płonie. Ale giną. Bez problemu. Całe 25 punktów Bezi zadaje ognistym pociskiem w kretoszczura. O, nie ma żadnego wilka. Smuteczek. Szkoda. Jeden punkt many został. Teraz już nawet zero, nie? To co, twardzień. Twardzień to nam się dobrze sprawdza. Teraz tu w lewo. Hop. Ciekawe, czy krwiopijca będzie płonąć od ognistego pocisku. I tak samo ciekawe, czy kula ognia będzie bardziej skłonna podpalać tych przeciwników. No dobra, jesteśmy na miejscu. Szkodniki. Myślałem, że to się skończyło już dawno. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Bijemy się z lewusem? Nie, zostawimy go. On tylko mnie zobaczył, mówi, czekaj, dogadamy zawsze się. To samo. A tu trzech?
Okej. Zwiększyli wartę, nie? Siup. Zagadajmy sobie z magami. W takiej sytuacji. Tam jest jakiś koleżka. O, Kronos chyba, tak? W tej historii musi być Kronos. Za potęgę magii. Chcecie ponoć zniszczyć magiczną barierę. Jak zamierzacie tego dokonać? Próbujemy zgromadzić w jednym miejscu możliwie dużą ilość magicznej rudy. Podczas wielkiego rytuału cała skumulowana w rudzie magiczna energia zostanie wyzwolona i bariera pryśnie jak mydlana bańka. Naturalnie tak wielka ilość rudy przyciąga tutaj różnych włóczęgów i bandytów. Naturalnie. Dlatego potrzebujemy wielu ludzi do pilnowania naszych zapasów. Okej. Handel. Pewnie masz rację. Pogadajmy lepiej o czymś innym. On ma sopel lodu. Skłonny byłbym go wziąć. Niewykończony miecz, siekierka. Jakieś dwa zardzewiałe rupiecie. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Amulet duchowej siły to sobie zostawię. Pierścień drewnianej skóry. Mogę pogonić jeden. Pierścień życia, amulet płomieni. Takie to rzeczy. Okej, super. Chciałbym do was dołączyć. Jeśli chcesz zostać jednym z nas, powinieneś porozmawiać z Lee albo z Laresem. Aha. Chciałbym zostać magiem. Nie możemy dzielić się naszą wiedzą z przeciwnikiem. Dopóki nie przekonasz nas o swojej lojalności, nie masz nawet o czym marzyć. Nie będziemy cię uczyli. Spoko. Mogę przejść? No idź, śmiało. Poduczą mnie tutaj tego kręgu? Brakuje ci jednego kręgu, aby używać tego przedmiotu. Wiem. Kosa. Nie. To nie mój problem. To się już więcej nie powtórzy. Kosa mnie jakoś bardzo nie interesuje. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Mam już dość tej paplaniny. Stać! Nikt nie przejdzie bez podania hasła! No, tetriandoch. Jakbym spróbował? Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Nie będę... Merdarion. Za potęgę magii. Siemano. Nefarius. Za potęgę. Gdzie mogę znaleźć Saturasa? Poszukaj za tą wielką, okrągłą bramą. Spoko. Za A ty kim jesteś? Nazywam się Nefarius. Mag kręg wody. Chciałbym zostać magiem kręgu wody. Nie tak szybko, mój chłopcze. Nie przyjmujemy do naszego grona byle kogo. Najpierw musisz się wykazać czymś niezwykłym. Potem czeka cię okres próbny. Okej. Okay. Jeśli poważnie myślisz o zostaniu magiem wody, dołącz najpierw do najemników. W ten sposób będziesz mógł nam udowodnić swoją wartość. Kto wie, może pewnego dnia uda ci się nas przekonać. Kto wie? Riordian. Witaj, magu. Jestem Riordian. Co ty masz? Piorun kulisty. Kurde, weźmy. Nie biedujemy, także to nie jest wielki problem, nie? Trzymaj to wszystko, badziewie. Masz to? Na to cię nie stać, przyjacielu. 1710.
O, idealnie. Pyk. Ha. Dużo zaklęć tu poznajemy, nie? Kogo my tu mamy? Saturas. Co ty tu robisz? Bardzo niemiły pan. Tam chyba nikogo nie ma, tu jest Myxir. Za potęgę magii! Myxir nic nie ma do powiedzenia. Ej, ty! Czego tu szukasz? No już idę, już idę. Stać! Sorry. Nie to nie dotyczy. Musi być jednak ziarno prawdy. Czyli co? Nie poszerzymy tutaj swojej wiedzy magicznej. Szkoda. Zawsze to samo. To nie pozostaje nam nic jak wrócić do Koristo, ale to dopiero w następnym odcinku. Ja dziękuję bardzo wszystkim za uwagę i do zobaczyska.